Jeśli macie wrażenie, że wasze konto na Instagramie od dłuższego czasu stoi w miejscu, to po pierwsze, nie jesteście sami. A po drugie, to prawdopodobnie sygnał dla was, by zatrzymać się na moment, wziąć głęboki oddech i zastanowić nad tym, co nie działa. Czy na pewno robicie wszystko zgodnie ze sobą i czy być może nie nastał czas na to, aby coś zmienić, odświeżyć, wypróbować. W tym odcinku omówię 3 sposoby na odwrócenie swojego Instagrama do góry nogami. Niech wraz z początkiem wiosny emanuje świeżością. Niech czymś zaskoczy waszą społeczność i zaintryguje nowych odbiorców na tyle, by zechcieli zostać z wami na dłużej. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe pod szyldem marki osobistej w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Wiosną i latem zeszłego roku sama usiłowałam ruszyć mój zastany profil na Instagramie z miejsca. Na początku bezskutecznie, ponieważ za bardzo skupiałam się na liczbach i efekcie końcowym. Moja dotychczasowa strategia od dłuższego czasu nie działała, a mimo to jeszcze przez te kilka miesięcy kurczowo się jej trzymałam. Wydaje mi się, że gdzieś w głębi obawiałam się dokonywania większych zmian, ponieważ nie mogłam przewidzieć, jak zareagują na to moi odbiorcy. Mimo iż stale wprowadzałam pewne udoskonalenia i testowałam różne pomysły, to nie było to nic bardzo odważnego czy zaskakującego. Koniec końców postanowiłam zrobić sobie dłuższą przerwę i na spokojnie wszystko przeanalizować i przemyśleć. Zaczęłam od sprawdzenia, co działa, a co nie działa. To bardzo ważny krok, o którym szczegółowo mówiłam w poprzednim odcinku, do którego link zostawiam wam u góry i w opisie na dole. Nie pomijajcie go, w zasadzie to polecam w ogóle zacząć od niego, a dopiero później przejść do działań, które omówię za moment. Kiedy bowiem wiedziałam, co na daną chwilę się sprawdza, a co nie, mogłam ułożyć odpowiednią strategię. I dopiero wracając po przerwie z nową strategią, nastąpiła znacząca zmiana na moim Instagramie. Jeśli dopiero trafiliście na mój kanał, zachęcam was do obejrzenia również moich poprzednich odcinków z ostatnich kilku miesięcy, ponieważ tam dokładnie rozwinęłam ten temat. A my przejdźmy teraz do 3 działań, które mają na celu popchnięcie waszego Instagrama do przodu. Jeśli prowadzicie profil na Instagramie regularnie, przynajmniej od 6 miesięcy i publikujecie minimum 3 razy w tygodniu, jesteście w stanie odczytać ze swoich statystyk, które treści zadziałały lepiej od innych, bo miały większy zasięg, albo więcej komentarzy, albo przyciągnęły największą ilość obserwujących. Może się jednak okazać, że różnice w tych liczbach są niewielkie. Nic konkretnie się nie wyróżnia lub też nie potraficie odczytać, co takiego sprawiło, że to właśnie ta rolka czy post tak dobrze sobie poradziły. Czasami nie jest to łatwe do zauważenia i zdarza się, że sama się nad tym głowię, analizując swoje publikacje. Co wtedy polecam zrobić? Zacząć przeprowadzać intencjonalne eksperymenty, czyli z premedytacją, z uprzednio założoną częstotliwością, zmieniać i powtarzać pewne schematy, aż nie będziecie pewni, czy ta zmiana zadziałała na korzyść, czy nie. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż, mówiąc eksperymenty, mam na myśli testowanie czegoś nowego. Na przykład, jeżeli do tej pory publikowaliście 3 razy w tygodniu, to dobrym ruchem dla was może być przetestowanie częstszego publikowania, na przykład 4 lub 5 razy w tygodniu. Nie spodziewajcie się jednak szybkich rezultatów. Zazwyczaj potrzeba około 10-12 tygodni, aby zobaczyć efekty. Chyba że po 3-4 tygodniach będziecie widzieli spadek zasięgów, odchodzenie obserwujących czy inne niepokojące sygnały, to wtedy oczywiście należy testowanie zakończyć, ponieważ ewidentnie nie działa na waszą korzyść. Może się też zdarzyć, że częstsze publikowanie okaże się dla was zbyt obciążające. Nie będziecie w stanie utrzymać regularności. Albo tworzenie na Instagram przestanie być dla was przyjemnością, a stanie się nieprzyjemnością obowiązkiem, to wtedy też moim zdaniem nie należy się do tego zmuszać, bo po jakimś czasie się wypalicie i zapewne całkowicie porzucicie swój profil, a nie o to chodzi. Już zdążyliście włożyć w niego wysiłek i swój czas, więc dbajcie o swoją relację z nim i najwyżej wypróbujcie inny sposób na ruszenie z miejsca. Innym rodzajem eksperymentu na przykład może być zmiana formatu publikowanych treści. Jeżeli do tej pory głównie skupialiście się na postach i zdjęciach, w ramach testów warto przełamać się i wypróbować rolki. Istnieje ogrom inspiracji na kreatywne wykorzystanie zdjęć w rolkach, dlatego twierdzenie typu jestem fotografem, więc chcę publikować tylko zdjęcia, kompletnie mnie nie przekonuje. Nie mówię, żeby polegać wyłącznie na kontencie wideo, ale z pewnością warto dać mu szansę.
nie ograniczajcie swojego potencjału. I żeby nie było, sytuacja może być również odwrotna. Do tej pory publikowaliście same rolki, a więc teraz poeksperymentujcie ze zdjęciami. Pamiętajcie, że one też pojawiają się na Explore Page, czyli stronie wyszukiwania, gdzie użytkownicy odkrywają nowych twórców. W 2024 zarówno filmy, jak i zdjęcia są na topie, więc nie zamykajcie się tylko w jednej bańce. W szczególności nie publikujcie wyłącznie rolek, gdyby spadło Wam zaangażowanie. W moim przypadku to właśnie karuzele i zdjęcia zdobywają najwięcej komentarzy i zaangażowania ze strony istniejących i już obserwujących. Więc kiedy widzę spadek albo chcę wzmocnić relacje ze swoją społecznością, zaczynam publikować więcej zdjęć. Co jeszcze możecie zmienić? Ton przekazu, czyli to, w jaki sposób komunikujecie swoje treści. Jeżeli do tej pory publikowaliście długie opisy ze sporą ilością szczegółów, spróbujcie skrócić przekaz. Wykorzystajcie listy. Krótkie zdania, akapity, nadajcie swojemu tekstowi więcej przestrzeni. Niech nie będzie jedną zbitą kulą tekstu, ponieważ odbiorcy na Instagramie nie będą chętni, aby to przeczytać. Jeżeli natomiast Wasze opisy to wyłącznie zdanie w stylu dzień dobry, miłego dnia, to zdecydowanie nie jest przekaz zachęcający do interakcji, nie wnoszący żadnej konkretnej wartości. Owszem, osoby, które Was znają i są na Waszym profilu od dawna, zapewne zostawią komentarz, ale nikt spoza tego kręgu nie pofatyguje się, żeby odpisać Wam dzień dobry. Osobiście pracuję obecnie nad dwoma rodzajami przekazu. Po pierwsze, chcę pisać bardziej konkretnie, ale w sposób, który od razu przyciąga uwagę. Uczę się w związku z tym pewnych technik. A po drugie, chcę, aby moje opisy były bardziej personalne lub opowiadały historie, z którymi odbiorcy będą mogli się łatwo zidentyfikować. Wkrótce planuję też nagrać odcinek o tym, jak pisać lepsze treści. Podsumowując, jakichkolwiek eksperymentów się nie podejmiecie, dajcie im czas. Przed wdrożeniem wypiszcie lub zróbcie screeny statystyk, a później zacznijcie je porównywać po 30, dalej po 60 i po 90 dniach z tymi obecnymi. A co jeszcze możecie zrobić, aby ruszyć Wasze zastane konto na Instagramie z miejsca? Tutaj radzę zachować ostrożność. To krok, którego z pewnością nie polecam każdemu. Zmiana niszy lub rozszerzenie dotychczasowej często wiąże się bowiem ze zwolnionym wzrostem, a nawet ze spadkiem zasięgów oraz liczby followersów. Jak zatem miałaby pomóc w rozwinięciu konta? Otóż ten krok może pomóc osobom, które nie czują już tematu, który podejmują na Instagramie. Jeżeli ktoś prowadzi swój profil długi czas i ciągle publikuje o tym samym, to oczywiście może się znudzić albo może zmienić swoje zainteresowania. Twórcy ewoluują, zmieniają się, jak każdy, i zdarzają się sytuacje, gdzie zastój wynika z braku zapału. Jeśli czujecie, że z Waszym profilem nie łączy już Was to coś, to znak, aby zastanowić się, czy przypadkiem to nie kwestia niszy. Na tym kanale wielokrotnie mówiłam o sprecyzowaniu swojej niszy i trzymaniu się jej. I to nadal jest fakt, że wtedy mamy szansę rozwijać się szybciej i trafiać do tych osób, do których chcemy. Sama jednak podejmuję się trzech tematów, czyli podróżowania, fotografii i budowania marki osobistej na Instagramie, co z jednej strony spowalnia mój wzrost, lecz z drugiej pozwala mi zachować elastyczność i się nie nudzić. Jeśli zmiana niszy na nową wydaje się Wam zbyt ekstremalna, spróbujcie tylko coś dodać, ale wtedy musicie widzieć w tym połączeniu jakiś wspólny mianownik. Na przykład Wasz profil jest o wnętrzach, ale ostatnio niesamowicie jaracie się gotowaniem. Wtedy możecie przygotować treści o swojej kuchni, czyli wnętrzach, w której coś ugotowaliście. Musicie oswoić swoich odbiorców z czymś nowym, dlatego dajcie im znać na stories, z czego wynikają zmiany. Napiszcie o tym w opisie i zapytajcie się, co o tym myślą. Algorytm też na początku nie zrozumie, więc zasięgi mogą być niższe. Skupcie się wtedy na zaangażowaniu od Waszych NZO, czyli najbardziej zaangażowanych odbiorców. Poproście ich o wsparcie, przynajmniej przez jakiś czas. Może się zdarzyć, że Wasza społeczność nie będzie zainteresowana gotowaniem, ale za to z czasem zaczniecie przyciągać zupełnie nowych obserwujących. Wrzućcie coś nietypowego i zobaczcie, jak ludzie na to zareagują. Wrzućcie coś dla siebie, co sprawia Wam frajdę. Instagram nie może być przykrym obowiązkiem, ponieważ sfrustrowani nie będziecie w stanie regularnie publikować przez dłuższy czas. Nie będzie się Wam też chciało tworzyć dobrego kontentu, a te dwa czynniki bezpośrednio wpływają na sukces. I jeszcze jedna uwaga, przy tej strategii również wymagana jest cierpliwość. Na rezultaty bowiem trzeba będzie poczekać, ale to nie powinien być problem,
bo ideą strategii jest docenienie procesu tworzenia i bycia na Instagramie, ponownego odnalezienia radości skorzystania z tej platformy jako twórcy. Obiecuję Wam, że nastawienie, z jakim wchodzicie i wrzucacie content dla swojej społeczności, ma ogromne znaczenie. Jeśli wszystko robicie z przymusu, na siłę, to ludzie prędzej czy później to wyczują i nie będą chcieli Was śledzić. Dlatego między innymi robię regularne przerwy, ale na ten temat mówiłam już w jednym z poprzednich odcinków. A na koniec coś dla osób, które czują, że poruszają się na Instagramie po omacku. Kiedy działacie na oślep, chwytacie się z reguły wszystkich możliwych sztuczek. Słyszycie z jednej strony, że należy publikować dużo, z drugiej, że wcale nie trzeba publikować dużo, jednak należy to robić regularnie. Widzicie rolkę z popularną muzyką, która stała się wiralem, więc usilnie staracie się znaleźć najlepszy utwór dla siebie. Po czym widzicie inną rolkę, gdzie autor po prostu mówi do kamery, dlatego porzucacie dźwięki na rzecz nagrywania siebie jako lektora. Czy to brzmi znajomo? Okej, próbowanie nowych rzeczy to jedno i tak jak wspomniałam wcześniej, eksperymenty muszą chwilę potrwać, ale skakanie z jednego formatu do drugiego, z jednego trendu do kolejnego bez ładu i składu to zupełnie coś innego. To chaos. A odbiorcy źle się czują w chaosie, bo jest nieprzewidywalny. Jeśli Wasza społeczność nie będzie wiedziała, czego się może po Was spodziewać, nie będzie chciała zostać z Wami na dłużej. Waszym obowiązkiem jest prowadzić przemyślane działania, a przynajmniej musi to tak wyglądać z boku, że wiecie, co robicie. To jasne, że media społecznościowe zmieniają się z minuty na minutę i nie zawsze będziecie na bieżąco i nie będziecie zawsze na 100% wiedzieli, co robicie, ale najprostszym sposobem na wygrzebanie się z chaosu jest określenie celu, który chcecie osiągnąć. Na początku wybierzcie jeden z trzech poniższych i zastanówcie się, czy na tę chwilę chcecie więcej followersów, wyższe zasięgi, czy większe zaangażowanie. Każdy z tych celów osiągniecie skupiając się na trochę innym formacie treści. Szczegółowo na ten temat mówiłam już w jednym z poprzednich odcinków, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej, ale teraz szybko jeszcze zrobię dla Was takie podsumowanie. Otóż jeśli zależy Wam na followersach, to skupcie się głównie na rolkach oraz na rozwiązywaniu problemów Waszej grupy docelowej. Im lepiej będziecie potrafili im pomóc i w im ciekawszy sposób to pokażecie, tym więcej osób zdecyduje się na zaobserwowanie Was, kiedy już trafią na Wasze materiały. Ale być może Wasze materiały mają obecnie po prostu za niskie zasięgi. Jeśli w tym tkwi problem, skupcie się także na rolkach, ale tym razem szukajcie pomysłów na treści ultra chwytliwe, zaskakujące, a nawet kontrowersyjne. Takie, które odnoszą się do ogółu i które w dodatku zaczynają się od naj, czyli przykładowo najlepszy nocleg w Karkonoszach, nigdzie się lepiej nie wyśpicie, lub najbardziej romantyczne miejsce w Polsce, lub najszybszy obiad dla studentów, najłatwiejsza zupa dla pracujących mam, albo najlepszy sprzęt dla początkującego fotografa. To mogą być nawet tematy rodem z księgi Guinnessa, typu największy croissant, największy pociąg, największe jezioro. Jeśli potraficie to połączyć ze swoją niszą, koniecznie wykorzystajcie tego typu zaskakujące fakty do budowania większych zasięgów. No i na koniec, jeśli zależy Wam na zaangażowaniu, twórzcie treści, z którymi Wasza społeczność z łatwością się zidentyfikuje. Historie, opowiadanie swojej drogi z miejsca A do miejsca B, Wasze spostrzeżenia, nauka, jaką wyciągnęliście z popełnionych błędów i tak dalej. Próbujcie, aż znajdziecie swój złoty środek. Mam nadzieję, że macie już pomysł na to, od czego zacząć rozruszanie swojego profilu na Instagramie. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co chcecie wypróbować, co Was zaskoczyło, a może co u Was nie zdało egzaminu i nie zadziałało. Za wszystkie komentarze serdecznie dziękuję. Dziękuję również za uwagę. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i wrzucenia łapki w górę, bo to naprawdę poprawia moje zasięgi. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.